palpitacje serca, kołatanie serca na diecie niskowęglowodanowej. Ja właściwie to w trakcie stylu życia keto LCHF. No tak, warto o tym porozmawiać, bo ten objaw, który może się zdarzyć, jest objawem powodującym niepokój i stres, więc po prostu chyba, a nawet na pewno, dziś odpowiemy Wam na pytanie, czy trzeba się martwić i co zrobić, żeby to ustąpiło. I to jest takie uczucie, że w ciągu pierwszych kilku tygodni zmiany stylu życia na niskowęglowodanowy, no, czujesz, że Twoje serce bije szybciej. Ewidentnie czujesz i po pierwsze, to. Normalne. Wynika to z samego przeprogramowania organizmu i ze zmian poziomów hormonalnych w Twoim organizmie, z pewnego przetasowania w środku i u większości osób po jakimś czasie, po kilku tygodniach to ustępuje. Do, ja dodam do tego, że jeżeli masz takie objawy, czyli przyspieszone bicie serca yy, i do tego nie masz bólu w klatce piersiowej, nie powoduje to omdlenia lub zasłabnięcia, to nie masz się czym przejmować. I najczęściej, w związku z tym, że styl niskowęglowodanowy pociąga za sobą efekt w postaci niskiego poziomu insuliny, to znowu, jak wielokrotnie powtarzaliśmy, zmniejsza ilość sodu, potasu, magnezu w, tej, w tym okresie adaptacji. Dlatego najczęściej bardzo ważne jest, żeby dobrze się nawodnić, ale żeby też uzupełnić sód. Pamiętaj o sodzie, bo jego może Tobie zabraknąć w stylu niskowęglowodanowym z kilku, z kilku przyczyn. Z, przede wszystkim generalnie jesteśmy jako społeczeństwo straszeni solą, więc wiele osób ma nie, niski poziom sodu, a to tylko przelewa czar, czary goryczy i generalnie też zapominamy o nawadnianiu się, nie, nie zapominajmy o tym. A sód to równa się przecież sól. Sól kłodawska bądź himalajska, ale tutaj debatę myślę zdecydowanie wygrała sól kłodawska, no bo nasza. Dodawajcie dziennie nie więcej niż dwie łyżeczki stołowe soli do tej wody po to, żeby uzupełnić niedobory. A co do magnezu, pamiętajcie, cytrynian magnezu to jedna z najlepiej przyswajalnych form magnezu i taką dawką bezpieczną dla większej i yy, Ilości, tak, to dobrze mówię, dla, dla wie... większej mhm. grupy osób, bo ilości brzmi mi tak jakoś dziwnie, to dawka 400 mg jonów dziennie. Najlepiej w, w dwóch dawkach podzielonych wtedy wchłonie się lepiej, no bo faktycznie, bo jeżeli nawodnienie, i uzupełnienie sodu nie pomoże w tych, w tych tak zwanych palpitacjach, czyli przyspieszonym biciu serca, wtedy uzupełnię magnes i w wielu przypadkach sprawa jest e, załatwiona. A już to wszystko, jeżeli to zrobisz, te palpitacje ustąpią, to słuchaj, rozważ walnięcie w kciuka tutaj na górze. To, 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 jest, to, to jesteśmy my. I tu, tu jest ten o, kciuk Mateusza? Może to pitać? To jest ten kciuk, o, odwzorowany kciuk tak, tutaj. Tak. I walnijcie w tego kciuka, bo wtedy bezduszne algorytmy stwierdzą, że ten Film ma jakiś tam sens, żeby robot decydował, co jest mądre, a co niemądre. nie mądre. My się. decydujemy, tak. czyli Wy decydujecie, więc walnijcie w tego kciuka i zasubskrybujcie kanał. Wtedy robot będzie śpiewał, jak mu zagramy. I słuchajcie, ostatnia prosta, pięknie to powiedziałeś. Do 100 tysięcy jedziemy z koksem. Kto nie zasubskrybował, to prosimy, zasubskrybuj. Przejdźmy to 100 tysięcy, bo po 100 tysiącach do miliona to już są dwa kroki. Trzymajcie się.